Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga gajapisze.pl o minimalizmie, zrównoważonym stylu życia oraz rozwoju osobistym. Cześć, dzisiaj mam dla Was relację z mojej majówki, którą spędziłam na Pogórzu Przemyskim. Pierwszy raz byłam w tych rejonach, pierwszy raz odwiedziłam miasto Przemyśl i muszę Wam powiedzieć, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło to miasteczko. Miałam sporo takich dziwnych przekonań na temat tego miasta. Trochę dlatego, że kojarzył mi się z pociągiem Przemyślanin, który jedzie ze Szczecina właśnie do Przemyśla, którym kiedyś często jeździłam z Poznania do Krakowa i ten pociąg był dość strasznym doświadczeniem. Też nazwa kojarzyła mi się trochę jakby z przemysłem i dlatego wydawało mi się, że to będzie takie miasto przemysłowe, pełne bloków, a tymczasem tutaj piękna starówka z licznymi zabytkami, kościołami, katedra, bazylika, dużo pięknych kamieniczek. Jest tutaj naprawdę co zwiedzać. Ja przyjechałam tutaj dzień wcześniej przed moją wyprawą właśnie w Pogórze, no bo jednak droga jest daleka, więc przyjechałam tutaj we wtorek, zrobiłam sobie spacer wieczorem, rano też troszeczkę pospacerowałam po mieście. Byłam w parku zamkowym, przechodziłam niedaleko zamku Kazimierzowskiego. Tutaj właśnie zresztą widzicie bazylikę archikatedralną z przylegającą do niej wieżą. Naprawdę, jeśli lubicie właśnie zwiedzać kościoły, katedry, tego typu zabytki, to bardzo, bardzo polecam, bo naprawdę jest tu sporo do obejrzenia. Oczywiście byłam tylko chwilkę w samym Przemyślu, bo przyjechałam tutaj głównie po to, żeby chodzić po górach. Natomiast wydaje mi się, że jest to naprawdę miasto, które dużo oferuje i na pewno można spędzić tutaj długi weekend i wcale się nie nudzić. Jeśli kogoś niekoniecznie gdzieś tam chodzenie po górach i pagórach interesuje, to na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Tutaj właśnie widzicie widok ze wzgórza z parku zamkowego, który jest no, naprawdę pięknym, pięknym parkiem, pięknie też utrzymanym, bardzo takim dzikim. Też o dziwo w Przemyślu można napić się dobrej kawy. Jest tutaj Przemyskie Centrum Kawy, oni sami palą kawę, można się napić na miejscu. Kawa jest przepyszna, także jeżeli będziecie w Przemyślu, to koniecznie zajrzyjcie tutaj do tego miejsca. Można też wypożyczyć Lego. Natomiast no, przede wszystkim tutaj oczywiście byłam dla kawy. Aż mi się zatęskniło za moją kawiarnią w Sopocie, za lasem. Bo taki w sumie dość podobny klimat. I tak samo dobra kawa. W Przemyślu można zjeść też dobry obiad, dobrą kolację. Jeżeli tu będziecie, to koniecznie wejdźcie do restauracji Cudawianki. Rewelacyjne jedzenie. Piłam tutaj też przepyszne lokalne wino, które kiedy już wróciłyśmy z naszej wędrówki, okazało się, że można kupić właśnie na festiwalu wina, więc przywiozłam rodzicom jako prezent właśnie taką butelkę lokalnego, bardzo smacznego wina. Także tak, na pewno bardzo polecam Wam Przemyśl. Myślę, że jest to bardzo urokliwe miasteczko. Powiem Wam, że też lubię zaskoczyć się, lubię się pomylić i jeśli mam jakieś negatywne skojarzenia związane z jakimś miastem, to lubię po prostu, kiedy te moje właśnie skojarzenia, te moje przekonania okazują się nieprawdą i odkrywam takie piękne właśnie miasteczko jak Przemyśl.
Natomiast oczywiście clou tego wyjazdu to była wyprawa w dzicz, w las, w góry. Chociaż oczywiście to nie są jakieś wielkie góry, jest to pogórze, tak, więc jest to dość taki łagodny teren, natomiast nie mniej ciekawy według mnie. Wybrałam się tutaj na taką wycieczkę zorganizowaną, jak widzicie, w grupie. Wycieczka organizowana przez firmę Sport Adventure. Wycieczka poza utartym szlakiem, podczas której nie tylko mieliśmy okazję właśnie poznać Pogórze Przemyskie, zobaczyć tak zwane Małe Bieszczady, bo tak często określany jest ten region. Ja też chciałam troszeczkę przygotować się do mojej wycieczki solo w Bieszczady, którą planuję niebawem. Natomiast podczas tego wyjazdu też spałyśmy 3 noce w lesie, w namiocie. Uczyłyśmy się nawigacji, uczyłyśmy się korzystania z mapy, z kompasu. Ja muszę powiedzieć, że naprawdę nie sądziłam, że tyle da się informacji wyczytać z mapy, bo oczywiście z map korzystałam wcześniej, kiedy chodziłam po górach. Raczej patrzyłam tylko na oznaczenia szlaków. Tutaj dowiedziałam się, że chociażby z mapy można wyczytać, gdzie można znaleźć wodę. I rzeczywiście szukałyśmy wody, szukałyśmy źródeł wody, co przy tych upałach, które właśnie były podczas majówki, no, było dość istotne, jak myślę. Dlatego, że nie mijałyśmy żadnych sklepików. Ogólnie to, jeżeli chcecie wyjechać w jakieś miejsce, gdzie jest mało ludzi, mało cywilizacji, nie ma sklepów, restauracji, knajp, to Pogórze Przemyskie jest świetnym miejscem, bo naprawdę jest tu dziko. Spotkaliśmy na szlaku bardzo mało ludzi. Także jeżeli myślicie o tym, żeby pojechać gdzieś właśnie w góry, czy solo, czy z kimś, ale macie jakieś obawy, to bardzo, bardzo Wam polecam właśnie pojechać na taką zorganizowaną wycieczkę właśnie, czy to z firmy Sport Adventure, czy jakiejkolwiek innej właśnie, żeby gdzieś tam pod okiem doświadczonej osoby te pierwsze kroki stawiać. Ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo mi dało to doświadczenie, chociaż już chodziłam po górach, tak jak mówiłam, nie były to jakieś wielkie wyprawy, ale powiedzmy, też nie było to dla mnie jakieś pierwsze doświadczenie, jeżeli chodzi o spanie w namiocie i tak dalej. To fajnie jednak sobie tą wiedzę ugruntować, porozmawiać z innymi osobami, wymienić się doświadczeniami, wymienić się różnymi tipami, patentami, bo każdy ma swoje doświadczenia i tutaj każda z tych dziewczyn, które były ze mną na tej wycieczce, miała swoje doświadczenia, więc i chętnie też się nimi dzieliły, więc myślę, że ogromna, ogromna wiedza wyniesiona z tego krótkiego w sumie wyjazdu, bo to tylko 4 dni. Na pewno mi się przyda, jak właśnie pojadę w Bieszczady, czy jak będę w ogóle jeździć po górach po Polsce. No i też takie poczucie pewności siebie, tak? Takie przełamanie strachu, bo nie ukrywam, że kiedy pierwszej nocy rozbiłyśmy namioty i każda z nas położyła się spać, to gdzieś tam te dźwięki lasu, te małe nóżki tuptające gdzieś tam po ziemi dookoła namiotu, no, wywoływały jakieś takie poczucie gdzieś tam niepokoju. Chociaż wiedziałyśmy, że jesteśmy bezpieczne, to jednak głowa robi swoje, wyobraźnia robi swoje. Na pewno ten wyjazd też utwierdził mnie po prostu w takim przekonaniu, że jestem w stanie to zrobić, że jestem w stanie pojechać gdzieś tam sama w góry, rozbić namiot, spać pod chmurką i nie muszę się wcale bać tego. Także no, mnóstwo, mnóstwo zalet na pewno ten wyjazd miał dla mnie i bardzo się cieszę, że tam pojechałam, bardzo cieszę się, że wzięłam w nim udział. Także z tego względu, że miałam naprawdę bardzo fajną grupę, wszystkie dziewczyny, które były na tej wyprawie, to naprawdę świetne kobiety i świetnie się dogadywałyśmy, co też na pewno wpłynęło pozytywnie na całe to doświadczenie. I też ten aspekt właśnie, że byłyśmy w takiej grupie 100% kobiecej, na pewno był ważny, tak, że mogłyśmy gdzieś tam czuć się komfortowo między sobą, mogłyśmy o kobiecych różnych sprawach rozmawiać, bo myślę, że chodzenie po górach właśnie troszeczkę w takim bardziej surowym wydaniu jest zupełnie inne w przypadku mężczyzn od właśnie
tego, jak w górach czują się kobiety, tak? Spotykamy się z innymi ograniczeniami, z innymi lękami, gdzieś tam się musimy mierzyć. Ja sporo śledzę na YouTubie właśnie osób, które chodzą po górach, gdzieś tam łażą po krzaczorach z namiotami i tak dalej. I muszę powiedzieć, że męska perspektywa jest tu zupełnie inna. I też więcej jest po prostu takich osób, które produkują te treści. Właśnie więcej jest po prostu mężczyzn, którzy dzielą się tymi informacjami niż kobiet. I dla mnie jako kobiety to też na pewno jest gdzieś tam ograniczające. Także na pewno było fajnie gdzieś tam poznać to chodzenie po górach, tego typu właśnie aktywności od strony takiej stricte kobiecej. Także to na pewno był bardzo wartościowy aspekt tej wycieczki. Ogólnie Pogórze Przemyskie wiem, że jest mało znanym regionem. Mało ludzi tu zagląda, tak jak mówiłam, na szlaku praktycznie w ogóle nie spotykałyśmy ludzi, jedynie na szczycie Kopy Stańka było parę osób, natomiast przez te 3 dni praktycznie spotykaliśmy ludzi sporadycznie. Raczej kontakt z przyrodą tutaj był dominujący i ta przyroda rzeczywiście jest tutaj niesamowita. Natykaliśmy się na mnóstwo śladów właśnie saren czy wilków, niezliczone ilości węży, żab, jaszczurek, owadów, roślinność niesamowita. No, na pewno jest to inny las niż ten, który ja na przykład znam z moich sopockich wędrówek. Trójmiejski Park Krajobrazowy też oczywiście jest piękny i go uwielbiam, natomiast tutaj ta przyroda była wyjątkowo, wyjątkowo zróżnicowana i bogata i na każdym kroku się zachwycałyśmy, jak to życie tutaj tętni w tym lesie. Samo chodzenie po górach nie było ogromnym wyzwaniem gdzieś tam ponad siły. Oczywiście jak się 4. dzień chodzi z plecakiem 15-kilowym na plecach jeszcze w dodatku w upale i pod górkę, to jest ciężko. Nie ukrywam, że były momenty, że byłyśmy bardzo zmęczone i szukałyśmy cienia i odpoczywałyśmy, natomiast nie był to wysiłek ponad siły i na pewno potem odpoczynek był o wiele bardziej satysfakcjonujący, jak mogłyśmy ostatniego dnia właśnie w agroturystyce usiąść sobie, wypić piwko czy kawę i zrelaksować się, to ten odpoczynek był taki bardziej, powiedzmy, zasłużony właśnie po iluś tam kilometrach, kilkunastu kilometrach marszu. Także nie było to nic ponad siły, natomiast było to na tyle gdzieś tam wyzwaniem, że ta satysfakcja na koniec dnia na pewno się pojawiała i to jest właśnie to, po co ja pojechałam po Górze Przemyskie, to jest to, po co ja w ogóle jeżdżę w góry, czy na wyprawy solo na rowerze, bo mówiłam o tym już wcześniej na moim kanale, że ja tak naprawdę najlepiej wypoczywam, kiedy się troszkę zmęczę i lubię jechać do super luksusowego hotelu, do spa, iść sobie na basen, do sauny. Natomiast tak naprawdę odpocząć, i mówię tutaj fizycznie i psychicznie tak naprawdę, bo ja podczas tego całego tygodnia tutaj spędzonego na Pogórzu Przemyskim ani razu nie pomyślałam o pracy. Ból ramion, który miałam właśnie ze względu na stres, zupełnie zniknął. Mam wrażenie, że udało mi się zupełnie zapomnieć o pracy, zapomnieć o stresach dnia codziennego i tak naprawdę odpocząć, mimo że byłam zmęczona, miałam odciski i siniaki, to jest chyba najlepszy możliwy wypoczynek dla mnie. Dajcie znać, czy Wy macie podobnie, czy wolicie odpoczywać właśnie w taki aktywny sposób, czy raczej, żeby odpocząć, musicie się totalnie rozleniwić. Koko.
Co, jak najbardziej rozumiem, bo każdy jest inny i to jest też piękne, myślę. Dajcie znać, jak Wam się podoba tutaj na Pogórzu z tych kilku moich nagrań. Czy byliście tu kiedyś? Może planujecie wyjechać? Bardzo chętnie coś Wam podpowiem, jeżeli macie w planach taki wyjazd. Jak zawsze będę bardzo wdzięczna za wszystkie Wasze komentarze, polubienia, subskrypcje mojego kanału. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!